Hej, cześć, siema wam wszystkim, tutaj ja, Demonek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Class of Jedi Knight. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku skończyliśmy wykonywać zadania heroiczne na Taris i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tą bonusową serią właśnie związaną z tą planetą. Ja nie pamiętam, jak ona długa jest, wydaje mi się, że ja ją raz robiłem, a generalnie. Pytanie, czy możemy z tego odpostu, do którego przeniosłem się już poza odcinkiem Quick Travelem, przenieść dalej? Możemy, super, dobrze. Także lecimy właśnie tym się zająć. To będzie nasz główny cel w tym odcinku. Kurwa, macie, to są dwa questy eksploracyjne. Mogę z tego zejść? Nie mogę z tego zejść. Ciekawe, co by się stało, jakbym się wylogował. Dobra, wiecie co? Zrobimy tak. Przyjmiemy sobie to zadanie. O, widzę, też mam kolejne zadanie eksploracyjne. I chyba cofniemy się tutaj, nawet może Quick Travelem, bo on w sumie zaraz się cooldownuje. I będę chciał poprzyjmować te questy i je porobić też oczywiście. Tu w ogóle mamy któregoś tego heroika, ale już nie będę go przyjmować, bo... Chociaż w sumie dobra, przyjmę go, jak go nie wykonam, to trudno. W każdym razie, pogadajmy z tą Velao. To jest nasze zadanie właśnie do tej serii bonusowej na Taris. Asuyali koyeran kinka kurun! The governor sent us plenty of help already. Volunteers, mercs, even Jedi. And they're all dead or working on it. I'm not watching the body count go any higher. We're pulling out. ASAP. You want to help? Help us load up for evac. Does Governor Suresh know you're pulling out? She's not here. We are. If you want to get yourself eaten or turned into a monster, go right ahead. Anything and anyone that isn't packed when we leave is meat. Your choice. Ni af umbamba, boshura moki. Kusa mala chikuta, ikosa mose ala tuta. We won't let all this work go to waste, Velo. Kafsta undile, jingo hola lukuta. Mijusku ba flota lista. No dobra, czyli tutaj widzę, będziemy mieli kilka zadań do przyjęcia, co dokładnie mam zrobić. Complete missing link for Mola Haxor. A gdzie to jest? Aha, o widzicie, dobra, to możliwe, że te misje eksploracyjne, które tutaj mamy, to one, mamy je po prostu wykonać do tego zadania. Byłoby to fajne. Ogólnie przyjmijmy sobie, już tego questa na pewno zrobiliśmy, ale chcę zobaczyć jakby ten dialog i wam też go pokazać. Master Jedi, but how... There were no survivors. You... Weren't part of the research team, were you? Then I gotta warn you. There's something around here that hunts Jedi, like the mother of all Rakkuls. The creature's got a whole Jedi expedition, then ate my unit for dessert. Okej, czyli to jest to zadanie, gdzie szukaliśmy te logi jakichś tutaj Jedi wysłanych do zbadania tej jakiejś tam sprawy z tymi Rakkulami. Who are you? Why are you telling me this? Cord Murdoch. Used to lead the Blaster Brothers Mercenary Company. Now, I'm the only one left. Should have known when they said the Jedi got wiped out. What am I supposed to do that half a dozen Jedi can't? I don't know if those monsters ate the Jedi and barfed up the Force, but they were using powers like I've never seen. We cannot ignore a menace on that scale. You think you can do better than the other Jedi? Be my guest. Let me know what happens, so I can convince them not to send me back in. Dobra, jak mówiłem, to jest właśnie to zadanie. Przynajmniej mamy do niego jakiś tam taki mały wstęp fabularny. Dobra, to w takim razie, jeżeli najwidoczniej będą tutaj te zadania, te eksploracyjne, będą się zaliczać do tego zadania bonusowego, do tej serii bonusowej na Taris, to je sobie tak zrobimy, to znaczy właśnie pojedziemy sobie po prostu do tego outpostu, już teraz nie będę używać żadnego quick travela ani nic takiego, po prostu się tam przejedziemy, porobimy je po drodze. Mam nadzieję, że o to chodzi, a nawet jeżeli nie, no to tak czy jak będziemy w miarę blisko tego poprzedniego outpostu, gdzie te jakieś dwa zadania eksploracyjne są, także to nie powinien być problem, bo to zdanie nam się tak czy siak wyświetlało już tutaj, jak przejeżdżaliśmy, także... To jest dokładnie to samo, czyli one powinno się trzeba wykonać do tego zadania, do tej serii bonusowej. Tym bardziej, że to jest powtarzalny w ogóle chyba quest, bo on ma tam timer. W każdym razie... a nie, dobra, sorry, to jest inne zadanie, czyli tamte zadanie też trzeba przyjąć. Ale dobra, wpierw pogadajmy z tą Molą, później przyjmiemy tamto zadanie, a później w takim razie cofniemy się aż tutaj i przyjmiemy tamte questy eksploracyjne. This is not a grooming behavior. That's tool use at the very least.
I know that, and you know that. I'm just saying neither the university nor the garrison... Never mind, we have company. Hi, I'm Mola Haxtor. This is Professor Vral. We're applied xenozoologists. Could you settle something for us? I'm sorry, xenozoologist? We study alien life forms. On Taris, that pretty much means rack ghouls. Come look at this. We implanted a recording device in a rack ghoul and released him. This image is from the footage of his warren. It looks like a new species of rack ghoul. Taller, meaner, dominates normal racks. And when it was being recorded, It reached over and shut the transmitter off. I didn't think rack ghouls were that smart. They may not be, but the evidence is compelling. If he were playing with a switch, he'd flick it on again. He hasn't. If these ghouls are capable of tool use, our colony defenses need to be changed. But we need the footage of our device to be sure. Besides the obvious academic prestige, it is essential that the Republic find out how dangerous this new species is. The last thing we want are organized rack ghouls. I'll dig up your device. No dobra, czyli dalej mamy jakieś tutaj ślady tego, że regule są mądrzejsze, niż gdyby się na pierwszy rzut oka wydawało i będziemy musieli to spadać. Ale jak mówię, przyjmijmy jeszcze to zdanie eksploracyjne tutaj. How many teeth did you say those things have? Over 3,000? Because I think I feel every one of them. Stop complaining, she barely grazed you. Besides, this gave us solid evidence of changes in Nexu maternal behavior as a result of... You! What do you know of the plight of the endangered Nexu? I'm sorry. I don't think we've been introduced. I am the voice of the voiceless. Protector of the Nexu. The most beautiful, intelligent, adaptable. Giant, drooling cat monsters with big, pointy spikes. Liberated zoo specimens started a thriving population here on Terrace. But the sows are starting to frenzy because their pups are being stolen! Blasted scavengers! Are Nexu good eating or something? Some unscrupulous piles of dung think it's fun to throw helpless animals into gladiatorial pits so people can laugh while they're cut into pieces. Most of the time, the Nexu win. I'd go after those scavengers myself, but I, lost all feeling in my blaster hand. To a Nexu love bite. Of course, if someone else wanted to volunteer... No spoko, pomożemy, uratujemy ten Nexu. We are here to restore Terrace's environment, not destroy it further. Thank you. I knew I wasn't alone wanting to see a thriving Nexu colony. I think they ate Outpost 5. The best thing to do is to hit the scavenger's main compound. Destroy all the cages and they can't take another Nexu! No dobra, czyli mamy tutaj sporo rzeczy, ale jak mówiłem, cofniemy się teraz. Jeszcze tutaj quick travelem. Wrócimy tutaj już gdzieś tam normalnie na piechotkę, że tak powiem. Także tym się zajmijmy. W ogóle jakoś mało czasu na to zadanie Missing Link. Ile dokładnie? Godzina. Okej, spoko, ogarniemy. Powinniśmy to ogarnąć dzisiaj. Dobra, gdzie te zadania były? Bo one się właśnie nie wyświetlają teraz od razu. Ale chyba jak się pojechało... Wait. To jest właśnie dobre pytanie. Tak jakby chyba tu. No tu jest jakby bardziej ta baza. Tak, proszę bardzo. Są te dwa questy. Tak więc dobra, chodźmy i zobaczmy, o co chodzi. If you're here from Republic Command, don't worry. We got the message. It's too dangerous. And if you're from the Union, same thing. None of my men are working as long as those tremor maws are in the lake. I don't know what a tremor maw is, but it doesn't sound good. Yeah, swamp lizards the size of a speeder. We tried to build a pipeline to the lake. You know, you try and get the colonists a little fresh water, and what happens? Deaths, dismemberments, and your project shut down. We exploded a few demolition charges to scare the maws off, but just makes them want to fight. Our blasts were more like bait. Do you need me to get you back on track? If you think you can kill these things, you're welcome to try. Demolition charges are still set up in the lake. Obviously, when you key them into blow, don't walk. Run out of the blast radius. That stuff is construction-grade detonite. Then, get ready for the fight of your life. Maws can bite through a gripper crane, let alone humanoids like us. No dobra, także tu będziemy musieli jakieś te terror maws pozabijać. Ogólnie to będzie pewnie w większości zadania na zabijanie rzeczy, stworzeń i tak dalej, ale zobaczmy. Master Jedi! Honored to have you. Nice to see some of your order out of the temple and in the world again.
They're coming. The door. The door. We have to get out. Alert the base. Everyone needs to evacuate. Is the base under attack? What's going on? That's Maya. Former first lieutenant of the Endar Rebirth, the first scout vessel sent here to evaluate the possibility of recolonization. Ship disappeared 5 years ago, and 3 days ago, Maya comes staggering out of one of the collapsed buildings outside the base. He lived out there. No weapons but what he made from salvage, holding his own against the Rakghouls all that time. When pressed beyond endurance, a man can find great reserves within. Those boys know they're part of the battle to keep the Sith out of our galaxy. They're hard to keep down. Maya swears there are other survivors trapped in those ruins, tormented by Rakghouls. Upper brass, sitting on Ord Mantell, say it's too dangerous to send in a rescue unit, so those boys will die to spare some others the risk of it. 5 years. Those soldiers should not be left to suffer another day. I was hoping you'd jump on the chance. I'd have been right there with you back when I had no stripes to wear. You'll help? They're in the ruins. The city, it's all collapsed. You can't see the ghouls. Just the yellow eyes and the smell. Anyone you find, bring them here. We'll make sure they finish their days in comfort. Okej, dobra, mamy odszukać jakichś żołnierzy, którzy przez 5 lat byli w stanie się obronić przed Rakghulami. Okej, widzę, te rzeczy są w tą stronę. Gdzie jest to zadanie, na które mamy ograniczoną ilość czasu? Na razie pójdziemy, spriorytetyzujemy właśnie to zadanie, bo no nie chciałbym go powtarzać jeszcze raz. Także byśmy od tego zaczęli. Jak stąd kuzioł mać wyjechać? Na pewno nie tędy, bo tutaj jechaliśmy w głąb tego posterunku. Musimy pojechać w kompletnie chyba drugą stronę. A nie, tu jest wyjście, dobra. Tam sobie przejedziemy. Bo teoretycznie lepiej by nam było pójść teraz tutaj do tych zadań, ale jak mówię, to się za godzinę zrestuje, bym musiał też raz przyjmować, także zróbmy to przynajmniej. Przynajmniej ten jeden kwaścik dzisiaj. A później... później zobaczymy, czy będziemy dalej kontynuować te właśnie zadania, bo teoretycznie tutaj mamy jeszcze 3 dni, czyli jeszcze będę na pewno nagrywać kolejny odcinek. Gdzieś tam pojutrze pewnie, także za 2 dni, czyli powinno być ok, jeśli o to chodzi. Chociaż tak dobrze było, myślę, jak najbardziej pocisnąć właśnie te zadania dla Taris, no bo one mają jednak ten limit czasowy, nie chciałbym tego restować. Czyli tak, no dobra, już tu jestem obok, tu mamy tylko jakieś klatki z Nexu poniszczyć, jak pan dobry BioWare da. No to da się to zrobić nawet skradając się tylko. I by the way, jak już mowa o BioWare, generalnie pojawiły się plotki, że Star Wars The Old Republic przejdzie pod innego dewelopera, dlatego że się BioWare właśnie chce skupić na grach single player i już nie chcą dalej rozwijać tej gry, no ale że ona jest dalej popularna i była utrzymywana długo i gracze w to grają, no to jej chcę to przekazać dla innego studia, które w ogóle chyba się specjalizuje w takim trochę przejmowaniu gier MMO właśnie od innych studiów, żeby dalej jakby kontynuować wsparcie tej gier. Tam czytałem, to nie jest oczywiście jeszcze wszystko potwierdzone, chyba jej oficjalnie potwierdziło, że trwają jakieś rozmowy z tym studiem, którego nazwy nie pamiętam, ale jakby no to wszystko jest jeszcze, wiecie, takie że tak powiem z ich strony do gadania, ale no podobno takie rozmowy trwają. Więc co, zróbmy sobie tak. Szybciej będzie. Bo to akurat się trafiła taka grupa, gdzie dużo ich było w jednym miejscu i trzeba by z nimi długo walczyć. Chcę w miarę na szybko to zadanie zrobić i stąd spadać do tego kolejnego. Ale też je sobie odhaczyć. Tylko tutaj pewnie też będziemy musieli zawalczyć z kimś. Zobaczymy, czy tu się jakby do tej skrzynki. Okej, dobra, udało się, świetnie. To się może nawet zdąży cooldownować. 2 minuty to trwa. I być może damy radę zrobić to bez walki już. Tam jest kolejna skrzynka. Pytanie, czy on mnie musi wieść, żeby mnie zaatakować? Właśnie nie wiem, chyba nie do końca. Czyli jak zrobię coś w tym stylu, to powinno być ok. Dobra, czyli możemy wrócić do zadania. To jest z tymi Nexu. Ale to, jak mówię, gdzieś tam w dalszej kolejności. A to ciekawe, to... Aha, dobra, bo my jesteśmy chyba w miarę blisko tego posterunku. Tak czy siak. Nie idziemy tam teraz, idziemy do tego zadania, o którym wspominałem. Tylko tutaj widzę, że niepotrzebnie. Wsiadłem na speeder i wyłączyłem stealtha, bo się kuźwa jego macie pojawili przeciwnicy, także... Także no, ale dobra, lecimy tutaj. Recover the Rakghul Camera, to jest nasze aktualne zadanie. Do tego właśnie missing linka. Także chodźmy i sobie to spróbujmy odzyskać. Okej, okay, ciekawe, mamy jakichś piratów.
którzy tutaj walczą z Ragulami. Na to by wychodziło. I wybaczcie, moi drodzy, ale normalnie mi się ziewnęło. Pytanie, gdzie ta kamera będzie? Obszar tego zadania jest całkiem spory. Pytanie, czy ja mam pokonać jakiegoś Ragula, czy to będzie obiekt do interakcji na scenie? To jest świetne pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Mamy tutaj jakieś takie Ragule jeszcze mocniejsze. Na chwilę jeszcze się pokręcę. Nie chcemy zaczynać walki bez potrzeby. Ale chyba... No chyba tutaj musimy pokonać jakichś przeciwników, bo nie widać. Jeszcze wait, może w quest logu będzie to opisane? Nie to. Taris bonus series, ale tutaj chcę missing link, okej. Okay. No dobra. Had to abandon your power plant and Killbrutar... Elder Killbrutar Elder Ragul, okej. Okay. Ghastly Elder Ragul, tutaj tak samo, czy to te złota? Nie wiem, dobra, zacznijmy od tych słabych, czyli tak, musimy, znaczy słabych, tych trochę silniejszych. Widzę, że tak czy jak, no musimy pokonać te regule, żeby chyba tą kamerę odzyskać, także spróbujmy. Dokładnie, proszę bardzo, mamy co chcieliśmy. Aha, i po prostu tyle, tak, mamy stąd wracać. No dobrze. Czyli mamy, to jest misja bonusowa. Tak, to też, dobra, czyli możemy wrócić tu. Czy możemy? Ale nie, bo to nie jest to miejsce. To nie jest ten punkt szybkiej podróży. To jest coś innego. Dobra, to się chyba wrócimy, że tak powiem, manualnie. Tutaj jest trochę regule, mogą nas zaatakować, ale to najwyżej użyjemy sobie tego. Już nie będę ze speedera schodzić. Jak mnie nie zrzucą, to i tak będzie szybciej. Niż jakieś tutaj nasze skradanie się. I widzę, że obydwa zadania, co ciekawe, mamy oddać tutaj. Ale, wait, a czy tam się nie wjeżdża? Nie. To nie wiem, być może i mogą tutaj zrobić jakąś szybką podróż. Chociaż nie, no tym mamy normalnie ten posterunek. Dobra, wjedźmy sobie tutaj. I poddawajmy oba te questy. Zacznijmy sobie od tego z tym Nexu. Did you do it? Did you strike a blow for Nexu everywhere? Oddly easier than striking a blow against Nexu. Tell me how it went. Your Nexu pups are safe. Ah. Because of your efforts, future generations can enjoy the magnificent sight of a Nexu stalking its prey through the Teresian swamps. Probably human prey. Nexu attacks should drop dramatically now that they're no longer defending their cubs. Thank you. Any chance of changing our plans to focus on saving the rare Teresian bark beetle? Okej, okay. No dobra, ciekawa parka. Tam ta laska to zdecydowanie zafiksowana na punkcie tych Nexu. W każdym razie, pogadajmy z Molą. You're back. Let's queue up that footage and see the Rackles. Calm down, Mola. I think some thanks are in order. Yes, of course. We'd never go into the Warrens, even with an escort. This wouldn't have happened without you. The swarms were pretty thick in that Warren. You'll get something you can use. I'll upload the footage. Let's talk after we've looked it over. No dobra, i co ciekawe, zrobiło nam to nowe zadanie, tak więc od razu lecimy. The new species has a lair that looks like an ex-power plant. And it's got, get this, crude recent construction. Mola, the fact that they can build a ladder is the least of our worries. Day 2, minute 11. One of the new species pushes away the others in order to get at a food source. But he pushes them without touching them. It's very clear there is no contact. The new species can use the force. Rackles know only aggression and fear. That's a recipe for the dark side. That's what we're afraid of. We're no experts in the force, but this new species seems more psychotic than predatory. We don't know if just one of the new species is force sensitive or all of them. If it's all of them, the garrison is considering evacuation. This is the largest threat facing Taris. We need eyes in that Rackghoul lair. I will risk it to protect the colonies. All right, the lair you want is deep in Rackghoul territory. Some of the power plant structure is still recognizable. I'll fit you with a transmitter so we can see what you see.
Get close enough to film the creatures, but if one notices you, do what you have to do. No dobra, to idziemy nagrywać Ragulę, która umie używać mocy. Tak właśnie myślałem, że my się cofniemy tutaj. Niestety trochę backtracku widzę, nam tutaj gra oferuje, co nie jest fajne oczywiście, nigdy backtrack nie jest w grach czymś przyjemnym, no ale cóż, jak musimy, to musimy. Na szczęście nie jest to jakiś spory dystans, także przejedziemy to dosłownie chwilę, moment. Także tyle przynajmniej dobrego. Pytanie, jak tam dużo będziemy musieli w środku porobić, no ale to zobaczymy. Tutaj przejedziemy sobie szybciutko, mijając po prostu przeciwników. Na końcu sobie użyjemy naszego skilla, żeby uciec z trybu walki. Tutaj nie tracić na to zbytnio czasu. Także dobra, jesteśmy na miejscu. Tu już niestety nie możemy mieć mounta, ale podjedziemy, ile damy radę. Czy możemy mieć mounta? No możemy mieć, nie możemy mieć mounta. Dobra, to robimy tak. I się na spokojnie skradamy dalej. Czemu mi nie uciekło od nich? To jest świetne pytanie, nie uciekło mi od nich. Ciekawe, dobra, ale jak się wystarczająco odsunę, to powinien nie zgubić chyba. Coś tu się ewidentnie przybagowało. Gorzej, jak będziemy musieli wejść z czymś w interakcję, bo dalej gra pokazuje, że jestem w trybie walki. No ale nie powinienem być, bo generalnie użyłem tego i to miało nas ten. Powinno nas to wyjść z tego trybu walki i mamy. Ale dobra, mamy problem? Mamy problem, kurwa. Pytanie, gdzie ci przeciwnicy są? Nawet ich, kurde, nie widać na tej mapie. A, dobra, okej, wyszło mnie. Okej, dobra, to wchodzimy. W takim razie, co mamy dokładnie zrobić? Na razie zróbmy sobie w ten sposób. Tam mamy po prostu podejść i mamy jakiegoś Negula korzystającego z mocy. Tak więc chodźmy, mamy go pokonać, okej, dobra. Co ciekawe, mamy kogoś w klatce. Dobra, za chwilę będziemy tą osobę ratować. Tylko pokonajmy tego Negula na szybko. Użyjemy sobie heroika. Nie, żeby był jakoś bardzo potrzebny, ale okej. Dobra, podnieśmy to i mamy, co ciekawe, jakiś holokron. Approach. I am Beyan Siyu of the Saanich Temple. Hey, you! The one who killed the Nekgul! Open the lock! This holocron is crazy! Calm yourself. I am incapable of madness. Madness is internal chaos. And there is no chaos. Only harmony. Before I open that door, maybe you want to tell me who's in there. He is the Jedi Knight, Dena Jor. He came here seeking battle with the Nekguls. Of course I did! Anyone could sense the darkness here, and you, old man, are the source! Dena misunderstands. The Nekguls became Force-sensitive and activated me. I have taught them, but only to help them master themselves. Had he not invaded their territory, my lessons would have sunk in better. How can you justify teaching predators the Force? Humans are predators, as are Twi'leks, Togruta, and other sentients. Nekguls also can choose their path. He keeps saying that, but he's been trying to teach them manners for years. It won't work. There are hundreds of Ratguls and Nekguls in the Deep Warrens by the reactor. They can't be allowed to live. Revenge is not the Jedi way, Dena. Your plan will create ruin and poison. The creatures are dangerous, but I would hear both sides. He wishes you to use that control panel to fire the reactor and lower its shielding. What you plan is mass murder. No thinking creature deserves to die a lingering death from radiation. There are alternatives. They were born of dark side sorcery. They cannot change. It merely requires time, which I have. They cannot harm me. Leave me here with them and seek death no more. No dobra, gra twierdzi, że to jest dobra opcja jasnej strony mocy, no to lecimy w to, czemu nie? If they can think and choose, they can learn. Reach them if you can. We will go. Your trust will not be forgotten. Now free this man. I am free, but they live unpunished. If I can't give justice to their victims, what will I do? Return to the surface, then meditate upon the actions that led you here. I will do so. Thank you for saving my life. You are a remarkable person not to give in to instinct. A lesson these Nekguls must also learn. It may be generations,
But what is done with the dark can be undone by the light. One day, they will walk on Taris as humans do. I tego się, miejmy nadzieję, trzymajmy. Professor Rowell here. We got everything recorded. Good work. We heard the plan. We'll keep watch on the site. Now, clear out of there before something hears all this talking. No dobra, to jak mówię, trzymajmy się tego, że te regule, negule i tak dalej, rzeczywiście ten Jedi z tego holokronu będzie w stanie je, nie wiem jak to nazwać, nawrócić na jasną stronę mocy? Nie wiem, jakby, jak to lepiej określić. Dobra, mamy aktualnie zakończyć zadanie Future Threat. Czy je mamy przyjęte? Aktualnie? Nie, dobrze. Okej, czyli mamy czas. Wait, bo ja chyba źle idę. Jak stąd wyjść? Chyba jakoś tędy. Także wyjdziemy sobie jeszcze na powierzchnię. Idziemy, może zrobimy którąś jeszcze z tych misji eksploracyjnych. Już chyba nie będę zaczynać tego kolejnego zadania tutaj, bo nie wiem, czy też ono nie będzie miało przypadkiem jakiegoś timera. A raczej wątpię, że w jakieś tam 4 czy 5 minut dam radę to po prostu ogarnąć. Także skupimy się na jakimś zadaniu, które mamy już przyjęte, jeżeli ono gdzieś będzie w miarę blisko. To właśnie, zobaczmy w ogóle, gdzie te poszczególne zadania są, bo to jest ważne. Znaczy, no jak chyba już się dowiedzieliśmy, to raczej jest to dobra obecność. Wydaje mi się. Dobra, to idziemy zrobić sobie chyba te zadanka w takim razie, czyli zróbmy sobie quick travel, tylko zaraz, bo żeby mnie coś nie zaatakowało, ale dobra, to powinien być w miarę bezpieczny. Albo i nie. Dobra, tam widzę jakiś gracz inny, musi być, bo regule odbiegły. A nie, one nawet walczą między piratami, między sobą NPC-ty walczą, super. Dobra, czyli my lecimy sobie tutaj, quick travelem. I jak mówię, robimy sobie któreś z tych zadań eksploracyjnych. Nie wiem, które będzie bliżej, to zrobimy oczywiście. Nie wiem, czy do końca, zależy jak będzie trudne i długie. Defeat Temur Maws. Okej, tylko trójka, to nie powinno być zbytnio skomplikowane. Tylko musimy pojechać chyba tak, jak tutaj jest wyjście, czyli przez tą tutaj dziurę w tej rurze, czy co to jest, bo inaczej nie dam rady po prostu fizycznie przejechać. Także dobra. I to gdzieś będzie tutaj i już chyba mamy. Nie, to jest Nexu. Nexu nie chcemy zabijać. Mamy zabijać coś innego, nawet nie wiem, co to za stworzenia są, zaraz się pewnie dowiem, o ile nie została ich populacja tutaj wybita przez innych graczy, jest to całkiem prawdopodobne. Chociaż nie, dobra. Okej, widzę, że tu mamy jakieś denotonatory. Odpalić? Czy to nam odpala jakiegoś przeciwnika? Tak. Dobra, okej, czyli z trzema takimi detonatorami będziemy musieli wejść w interakcję, spoko, jak najbardziej do ogarnięcia. Będziemy pewnie na każdego mieć heroika, ale to nic. To jest dobra, pierwszy ogarnięty, tam mamy kolejny, już widziałem, także sobie podsprintujmy w to miejsce. I aktywujemy to, proszę bardzo. Pytanie, gdzie będzie trzeci? Tam, dobra, okej. Czyli wszystko wiemy, gdzie jest przeciwnik, tu jest przeciwnik, lecimy w takim razie. Teraz sobie zrobimy zrzucik z orbity, dlaczego by nie. I wszystkie jakieś tutaj inne, nasze najmocniejsze ataki. Wykorzystamy sobie na tego przeciwnika. Ostatniego niestety będziemy musieli pokonać w zwykły sposób, ale powinniśmy sobie spokojnie poradzić, także dobra, kredyty. I tam gdzieś przy tych regulach niestety jest ostatni, kolejny. Czyli pewnie tak czy jak z tymi regulami będziemy musieli zawalczyć, ale na razie włączę sobie stealtha, bo może akurat nie. W sumie one dosyć daleko są jednak od tego punktu, a ta jaszczura przyjdzie gdzieś tam z tamtej strony, także powinno być ok, jeśli o to chodzi. Kabum. I zobaczmy. Okej, gdzie ten przeciwnik biegnie? Dobra, okej, to dajmy mu przyjść. Niech do nas podejdzie. I się skuldownował też taki skaryjka, czyli idealnie, bo możemy to sobie na szybko ogarnąć. Także podduśmy, nie podduśmy. Inne tego typu rzeczy, dobra. I mamy wrócić do zleceniodawcy. Zakładam, że tutaj, dokładnie. Także chodźmy, oddamy sobie jeszcze tego questa w tym odcinku i na tym będziemy pomału kończyć. Kolejny odcinek, jak mówiłem, dalej lecimy tą serię bonusową, bo ona się okazuje być dosyć dłuższa. Plus jeszcze te zadania eksploracyjne nam się trafiły, czyli też nam trochę czasu zabrało. Tak więc podjedźmy gdzieś tutaj do tych namiotów w głąb obozu i za chwilę pogadamy tutaj z tym gościem, który nam to zlecił. I jak mówiłem, na tym będziemy kończyć. Lake Team says they heard you at work. Given the size of those blasts, I'm surprised we didn't down here. Any problems detonating those bombs?
no trouble. It's more fun than trying to defuse them. I wouldn't know. Sounds like your life is a bit more exciting than mine. But there's good news. I told the Republic the swamp is clear, and they instantly gave the go. No more bureaucratic boondoggle. Now we'll double time it until the pipeline is done. Those colonists are gonna feel a lot better when they can afford a shower. No i super, także zapewniliśmy wodę. Co ciekawe, mam tutaj kolejne zadanie poboczne, ale ja już sobie przyjmiemy na początku kolejnego odcinka, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.